Cześć, nazywam się Tomasz Langkafel i dziś opowiem Wam 5 rzeczy, które musicie wiedzieć o hydrotechnice. Jesteśmy w Gdańsku, obok nas Martwa Wisła, a my wybudujemy tu nowe nabrzeże Szypru, które w tej chwili wygląda tak, a będzie wyglądać tak. Zaczynamy. Hydrotechnika głównie kojarzy się z pracami z wody, ale nie zawsze tak jest. W przypadku nabrzeża Szyprów część z prac wykonamy z lądu. Dzięki temu uniezależnimy się od wpływów pogodowych i wykonamy projekt w terminie. W hydrotechnice wykorzystujemy wiele ciężkiego sprzętu. Do budowy nabrzeży Szyprów wykorzystamy pontony, dźwigi, szalandy, pogłębiarki. Jest to niezbędne, żeby wybudować tak trudne obiekty hydrotechniczne, jak w tym przypadku. Bezpieczeństwo to podstawa na każdej budowie, ale w hydrotechnice jest to szczególnie ważne. Jeśli ktokolwiek wypadłby w ubraniach roboczych przez nabrzeże do wody, poszedłby na dno jak kamień. Dlatego w R-Budzie nosimy kamizelki pneumatyczne, które chronią nas w takich przypadkach. Zawsze wypłyniemy na powierzchnię. Pamiętajcie, bezpieczeństwo to podstawa. Jeśli chodzi o pracę w hydrotechnice, pogoda stanowi kluczowy czynnik. Silne wiatry mogą spowodować występowanie tak zwanej cofki, czyli podniesienie się poziomu wody w Martwej Wiśle. W dodatku przez to dźwigi mogą przestać pracować, a także jednostki pływające. My jesteśmy od tego, aby przewidzieć zmiany pogody oraz dostosować technologię wykonywanych prac do panujących warunków. Hydrotechnika coraz dynamiczniej rozwija się w Polsce. Coraz więcej zleceń na budowy, falochronów, marin, czy jak w tym przypadku, nabrzeży. W Polsce będzie tego coraz więcej, więc przyzwyczajajcie się, bo o naszym oddziale w R-Budzie będzie jeszcze bardzo głośno. Aha, dobra. Dobra. Okay. Hydrotechnika to rozwijająca się gałąź budownictwa w porcie. W Polsce. Bloopersów będzie więcej, mówię, taśma się skończy.